Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Kaszubskim Forum Kultury. Dzisiaj gościmy dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Tomasza Fopkę. Rozpoczynamy w naszym forum taki cykl dotyczący naszych głównych partnerów, głównych instytucji, z którymi współpracujemy. Zaczynamy dzisiaj od tej najważniejszej, od Muzeum Wejherowskiego. Instytucji niezwykle ważnej, mającej moim zdaniem status księżnicy kaszubskiej, instytucji, która od wielu lat gromadzi literaturę kaszubską, która od wielu lat pielęgnuje dziedzinę związaną z muzyką kaszubską. No i też jak spojrzymy na to, co się dzieje w Wejherowskim Muzeum, to praktycznie nie ma dnia, żeby nie było tam spotkań, promocji, prób chórów, spotkań muzycznych, promocji książek, wykładów, nauki języka kaszubskiego. To wszystko związane ogólnie z jednym przymiotnikiem, tak można by tutaj określić, z przymiotnikiem Kaszuby. No i też to nasze spotkanie dzisiaj rozpoczniemy troszeczkę od wspomnień, bo z dyrektorem muzeum, z panem Tomaszem Fopkę, spotykaliśmy się tutaj w tym miejscu, w Kaszubskim Forum Kultury, kiedyś dawniej w Ośrodku Kultury Kaszubsko-Pomorskiej na przestrzeni ostatnich mniej więcej dwóch dekad. No ciężko zliczyć ile razy gościliśmy pana Tomasza jako autora literatury kaszubskiej, jako muzyka, no a także też jako dyrektora tej największej instytucji kaszubskiej, patrząc na całą mapę Kaszub. Z ostatnich projektów, które realizujemy tutaj, warto wspomnieć o wystawie, która będzie niedługo prezentowana w Senacie Rzeczypospolitej. Tą wystawę realizujemy zarówno z Muzeum Wejherowskim, jak i z Muzeum Kaszubskim z Kartuz. Dzisiaj właśnie jesteśmy świeżo po zamknięciu ostatnich poprawek. Dokładnie. A też za nami znajduje się wystawa wypożyczona właśnie ze zbiorów Muzeum Wejherowskiego, wystawa dotycząca Młodo Kaszuby, księdza Leona Hejkego i tych wystaw wypożyczonych z Muzeum Wejherowskiego. Praktycznie w każdym roku w ostatnich latach możecie Państwo obejrzeć tutaj no, wiele. To jest różna tematyka. Tak jak mówiłem, największa instytucja kaszubska, bardzo prężnie działająca. Myślę, że nie jest to koniec naszej współpracy. W kolejnych latach z pewnością będziemy razem współpracować. Tutaj nam się ta współpraca układa bardzo dobrze, a też jak spojrzymy historycznie, to nawiązujemy do dawnej historii, dlatego, bo jak patrzymy na Wejherowo i Gdynię, no to w okresie międzywojennym Wejherowo, główna siedziba, główne miasto powiatu morskiego, do którego Gdynia przecież przynależała, więc zawsze z sympatią spoglądamy w wejherowskie strony. Ja bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć po raz kolejny. My jako Instytucja Kultury bardzo sobie chwalimy współpracę z Forum. Jesteście takim ambasadorem kaszubszczyzny w wielkim mieście, którego nie ma Gdańsk, a ma Gdynia. To też utwierdza w przekonaniu, że Gdynia jest głównym kaszubskim miastem, chociaż za stolicę pewnie uznamy z różnych względów Gdańsk. Cieszę się, że te inicjatywy, które do tej pory realizowaliśmy, były tak ciepło przyjmowane tutaj właśnie w Gdyni. I my też się od Was uczymy, bo na przykład prowadzone tutaj u Was zajęcia z nauki kaszubskiego, które Pan dr Majkowski prowadzi, no myślę, że są wzorcowym przykładem też dla innych ośrodków. Zresztą wiem, że już Bytów podejrzał i u siebie na swoim gruncie zaszczepia. Także ta admiracja jest wzajemna. Dobry dzień. Masta prezes Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler przywitał gwesta Tomasza Fopka, dyrektora Muzeum Wejherowskiego, i rzekł o tym, jak ważna jest ta instytucja dla kaszubskiej kultury. I nie wiem, jak do te wrócił tak wyglowo, bo chciałbym, żebyśmy sobie pogadali o tym dzejaniem zrzeszonym z wydawaniem. Bo myślę, że to, że muzeum dzieje w takim obrymym jak zbieranie rozmaitych kaszubskich artefaktów, książków, prasy, muzyki, bardzo ważne dzejanie, ale też to, z czym nam są muzeum parłanczy. A Muzeum Wejherowskie, myślę, my co stacie głę, czego mogą mu zazdrościć, nie plus inne, mylę tego irtu,
ale też pewno nie jedne wydywizny, bo bardzo wiele książków, bardzo wiele platków muzycznych wydywy prawie ta instytucja. I chciałbym poprosić łepera słów, po pierwsze może o liczbę, jak wiele tego wychodzi w muzeum, bo to czasem człowiek ma wrażenie, że co się tam pojawi, a pojawią się często, bo tam robią, to der jak znowu książka. Jak wiele tego wychodzi w muzeum każdego roku, będą w tych ostatnich latach? W jedno wezi jak 20. Co roku w lato musimy tak udbać, żeby 25 do 7 ksuńsk i platka pewno jedna tyś weszła. W 8 roku to było 27 ksuńsków, rok chudci 26, 28, tak blezi 30. To są różne zorte ksuńsk. I to tyle będę tobie w zdanie. Tak, jakby ktoś miał iwer z matematyką, piądze są dwie niedziele mamy w roku. 30 ksuńsk wychydy, no to co dwie niedziele, albo i wice, no mamy ksuńska. Z tym, że one są tak, to są zbiro i są taci, je taci czas w roku, co te ksuńsk wychłedzę wiance, no bo je wiedzę, co jak są ferie, wakacje, tyle, ale chcą pewnie nawet płacić i to tylko tych redaktorów, tylko wydowiznę, to znaczy tak te drakują. Tak to są tak zbiro na początku roku, zostam na zimku, a później jesień, no i pod końc roku to je jeden wielki szolinc z tym i tego je wiele. Ale chcemy z tego, że ich je tyle. Wydowo my je też wespół robice z różnymi innymi wydowiznami i tak mamy stara, żeby się trzymać podług zortu te ksuńsk, jeśli to jest ksuńska naukowa, to mamy stara, żeby to robić z uczelniami. Albo Kasiepską, albo Instytuta Kasiepskim, albo Pomorską Akademią ze Słepska. Tyś mumę stara co ze zrzesieniem zarządzało głową w jedno wydać. A jak są wiszcze, to ciasa sigome do wespół robite z wydowiznoma prywatnym, a chłecle z wydowizną region. Tak tej, no i jeźle na przykład udo na maso udostać udatkowieni z jaśłgłes do domu kultury, to też chętno w taką robotę wchodzimy i tu przetrowka je belnym na to wespół robota z gminnym odśrodka kultury w Lezenie i ksuńską Adama Hybla, a jeżeli chodzi o platci, to na przykład barosuje folmę wydowani razem z do Doma Kultury we Wielu, serię z plestą albo z plestkoma kasiepścima, jakie wiedzę, tam jest konkurs godosów, plestów. I co roku mówię stara wydać jedna platka. Latos na 45 lecy tego turnieju chcemy wydać taką platkę, na której będą zebruny, no lepsi wykonania z tych 45 lat. W tym sztuce, studiże etnofilologię kasiepscy dradziły roku, przebierają te nagrania i te no lepsi według nich będą na tym placce dochterny bądź ksuńska też pisu. No, wasta Tadeusz Lipści pisze ksuńska o tej imprezy. Także mamy tej stara, żeby taci urocieznę, taci jubileusze, tyś w ksuńsce jakby achtniwac, bo ksuńska o Estunie. Rozmaite imprezy są skończą, chudci ci później, ładim ci ze zgubią w internetę wyłączą, a ksuńska jest to nie w ręce. Temu bardzo ważne dla nas są na przykład taci ksuńscy monografie. Zjeżdża Bruny cało widza do nechciasno łekarnie i tu są coś myśli. Ja bym chciał, jeśli można, żebyśmy do tych monografii przeszli na później. Do tych instytucji, z jakim wespół robi muzeum, chcemy też dodać Kasiepskiej Formy Kultury, w jakim jesteśmy, bo też wiem, że wspólne i ksuńscy i platci wychodzą. A jeśli idzie o te wydowizny ksuńskowe w Osoblewie, to chciałbym coś podczerpnąć to, co jest zaczął gadać, że to są dość rozmaite rzeczy. Muzeum je pismienizny, także nam to parłanczy prosto z literaturą pewno w pierwszej rydze. No i o tych literatów bym chciał, więc mam tyle ze sobą parę ksążków z antywydanych sledno w muzeum i wiedzę, że to jest blues myły dzyl, ale też żeby pokazać taką rozmaitość. Jeśli wspominał o książce Adama Hybla Droga Wolnych Ledzy, to książka fantazja, śród pokryża, krwawo książka krew soleje z łeb kłytcich, ale lubłetnicy tego zortu literatury pewno wiedzą, że tak to czasem w nich je. Mamy tyle książka Anny Różk, też jest często świeżo
Szmeroszepty, to taki zbierk erotyków kaszepskich, białogłowskich. Też z ostatnich rzeczy, Get Siło Leona, Dredzi Dzel, Jerzy Hoppe, Zajusz Kaszepski z Remiu, Święty Pamiance, jego krótki powieści publikowane w Remści Klece przede wszystkim, zostały wydane też prawie przez Wejrowskie Muzeum. No i książka Wymądrzywani, albo mój osobny głos w naszej głowie leci łebgyce. Studium wydawniczy. Studium wydawnicze. To też ciekawa udba, bo mamy w dwóch pisankach wydane, tak bym prawda. To pokazuje to się, jako robota stoi przed wydawcą. To prawda. I przed wydawcą, i przed... redaktora. I przed redaktorama, i korektorama. I to jeżeli idzie o literatura, tak jak jeden plus taci myły przez zerk, bo tych zortów mamy bardzo wiele. No ale to jest plus jeden zyl. Okrom tego mamy... prawie to, co jest rzek, ta ci rozmaite monografie i teraz prawie bym prosił, żeby spełna powiedziała tym jaciego ertu, to są monografie, co wydawy muzeum. No przede wszystkim mamy stara, żeby wydać w książki, które dokumentują rzeczy muzyczne. No bo tu jakby kunsk mało jest cik zrobiony. Tym bardziej, co chcemy się udowodnić, to wydawać. To nie są tuny rzeczy, chyba taków i wiele warają, długo co to pisze. Niedawno jesteśmy wedle monografia, no dłeksi go na Kasiebach, cyklu muzycznego, zetkaniu z muzyką Kasieb. Ja ci waroju od 2003 roku prowadzę go we Mesla, go prowadzę profesor Witosława Frankiewsko. I no, wydanie tych książki to były 3-4 od 2017 roku. Także no, wejdzie prawie 6 lat, nie? 5 lat. No i wiele detków też to kosztuje, bo to musi być elegancko z Wodimką i też tam jest wiele informacji, jacie repertuar, jacie wielki autor. Wielki format, twierdło płytka, to jest pamiątka tak naprawdę na lata, nie na dekady. Książka Wialdzie Wodzi, Petr z każdej strony. Z innych książków, bo te monografie mają to do siebie, że one muszą tak dobrze wezrzeć, dobrze stojec na płelece, też by do nich chętna sigele. Jesteśmy bardzo rodz w taci monografii, wtedy jesteśmy wedele na 75 lec z Jani, jednego z najstarszych kasiepszych karnów folklorystycznych, karna Kasia bez kartus. Parę lat temu umarł Franciszek Kwidzyński, który był długi lata szefa tego karna i z nim jesteśmy zaczęli współrobota, to tyś kwel 5 lat. To trwało taką robotę przy monografii, to jest naprawdę długo i drogo robota, ale wart je. A bardzo miło wspominam taką monografię z początku mojej współroboty z muzeum, Chórze Piaclenio z Leni. Tu autora był Tomasz Chyła, to była jego praca magisterska, a w metodele do redakcji. I słowo okazało się, że to jest często fajna monografia. Nie mamy za wiele monografii w chórów kasiepskich, tak tej ona bardzo mocno wzbłega cała stun widzę na ten temat. Okrom tego bardzo ważne są też te naukowe dokozy, czy płe konferencjowe, czy nawet jak konferencji w Łebczas posiedło w Głęciądu nie były, to same referaty zostały zebrane i tutaj ta jedna przynajmniej Kaszuby pomoże na tle słowiańszczyzny, to jest przykład na to, że można wydać materiały pokonferencyjne, a konferencje nie były. Tak, bardzo ciekawe myślę materiały. Tak, książka język ze sobą też dlatego, że to ciekawa taka udba, co zrodza już wiele lat temu, ale muzeum prawie do niej wróciło, bo ta książka się ukazała w obrębie takiego cyklu Biblioteka Kaszubska, to jest numer 11. Jakby jesteśmy krótko rzeknąc, co w tej Bibliotece Kaszepści je, co tam jest zamkły i dlaczego jest zdecydował, żeby wrócić do tego cyklu. By to jest bardzo dobra uczba. Dzieją tak zwane prawe serie, to znaczy, jeśli coś jest w serii, to je chętni ledze po to sigają, bo sobie gromadzą na płelece cała ta seria i to w środku jakby czemu służy. Tu jest im wspólny mianownik, czy tą znanką taką dla wszystkich tych książków, które tam są, to jest i naukowy charakter. I temu jesteśmy przerociele do wespół roboty przez serii Biblioteka Kaszepska, no
Kasiepską Nowoźniejszą, instytucja Stowora Badyrowną Naukową, jaką jest Instytut Kasiepski. I można powiedzieć, że kłeś do książki jako wychodo w serię Biblioteka Kasiepsko, idę z przeżegnaniem, z błogosławieństwa Instytutu Kasiepskiego, uciały, przyzyrają te teksty. I teraz szykujemy posobne trzy książki do wydania z Instytutu Kasiepskiego. Także jesteśmy sobaro, tu 11, dzylek 12, 13, 14 są w robece. Tak, tacich książków też nam trzeba. Równak mamy starać, żeby małe wiele tych tacich bardziej popularnych naukowych. Bezdomne sobie sprawia, że nie wsiedce Kasiebie, albo ci, co się interesują Kasiebie, ma sumu ciały ma. Echo, co to dobry cielenk, bo tacich ledzy nam trzeba. Ale też czasa trzeba prosty się języka napisać, tak, żeby to do ledzy docierało. I temu prawie nasi historycy pracują teren nad popularną historią Kasiebów na jeden wieczór. Trzech naszych historyków założyły Adam Lubecki, Michał Hinz i Mateusz Siuba. Założyli, że całą historię Kasiebów doszło przeczytać przez jeden wieczór. Teksty już są złożone, pomalinku... Łeb zyma czy łeb lato, bo te wieczory nie są te same. Chcemy założyć, że będzie łeb jesień, bo to jednak pewna czasu bądź dyrował. Tak to jest dla ciebie popularny naukowy charakter. Równoważne są w poetyczni dokoze, w całości debiutę. Jak w przytrowku Anę Ruś, która nas zbiera i zbiera na wydanie wiszczów. Miała inny wiszcze przyrechtowany, ale tu jest moja pewna przechłoscele do tego chudcisigłe wydanie i weszło na to, że mamy debiut i pierwszy raz weszły kasiepści białogłowści. Eroty, ci z bardzo fajnym malenką, ma tak tej nie sami chłopi w kasiepsie erotyce rządzą i mamy w końcu ten dwa głos. Choć można powiedzieć, że chuci i dat czaja tyś w ta stronach kwota. Siga, no i nasz, że tak powiem, bohatyra z teł za nama, ksiądz Hejke, tyś mówią, że od niego co zaciął, choć co ciężko je, tak powiedzieć, że od ksiądza co zaciął kasiepsie erotyci. No też są rozmaite głosy, tak powiem, jak nie była ta Aneczka do jaci ksiądz Hejka pisał, czy to nie była jacyś taką ci uosobieni absolutu. Chciałbym jeszcze o jednej książce rzeknąć, jaką tyś mam ze sobą w Zanty, to też się taką pokonferencjową rzecz, Kaszepsko Smara, oficyny wydawnicze Kaszub, działalność i znaczenie. To tyś, może to nie jest pozwolone jak no serio, ale tyś ukazało swoją no taci są zord, bym powiedział, tacim samym szlacha. Tak. Książka o kaszepskich cządnikach, kaszepskich pismionach. I to myślę, ty się to z baro wyrtny głę, dla ledzy, co chcą chutko wiedzieć, co się ukazywało, poznać historia kaszepskich wydywiznów. I tu też zachęta do muzeum, żeby prawie też i zdali tym szlacha, bo myślę, to jest co z baro brykłewnego. Może nie na jeden wieczór, ale wiele razy, jak coś człowiek chce nalazć na chutkę, to ta książka jest baro weźna. Tyle w całości, taci czunt, ciedy i zrzeszenie gaśpiego pomarści wydowizn na nasi organizacje i MEF, Instytut i Pucko uczelnia. Mocno stawiam akcenty na taci zebrani do niechciasne robety w pasownych webremiach. I choć ta seria tych wademeków bardzo dobro, które zrzesieni robi. I tu próba zebrani do niechciasne robłete wedowi znów. Myślę, że bardzo dobrze są w ten zioch, że ja nie wpisywają. Podobno jak Darek zachęcił do tego, żeby sygnąć do tego, tam jest wiele, wiele informacji. Można powiedzieć, że nawet w prawie tacie encyklopedyczne podejście, choć są pewno niepełne, bo wiele z tych wedowizn w Cigdzejo i to bym musiał aktualizować. No to jest robił tam Midzeńszy ma tekst o kaszepskich platkach muzycznych i audiobookach. No i to po prostu jak są na sama lista przez tego, jak wiele tego jest, to jaś nie do uwierzeni. Człowiek myśli czasa, że pileje tego, co są okazywy na rynku, żeby to gdzieś mieć i posłychać, a tu wychydę naryt, że gdzieś w kanalu z 200 platków widzę, ja ich nigdy nie mam. Może nie 200, ale w całości mamy prawie 400 rozmaitych nosników.
takich plastikowych kortków zwankłowych, co w latach 70. wychładzały. Jaś płodzizniowy pendrive z nagraniem całego koncertu ze jetyś Webros. Jeden taki pendrive moment, ze całą platka i dokos. To jest ósme piosenki w ksandzie Koheleta. Z muzyką Anny Rosławski Musałcik, to jest doktorści, wspomniano go już o Tomasza Chyłę. Tak się prawie 400 takich mumę, a mnie było tyle ludzi, że od 2 lat, od czasu pandemii, w muzeum, można powiedzieć, że zinstytucjonalizowane, piękne kasiepsi story słowo, w katalog kasiepsi fonografię. Tak tej myślę, że jesteśmy na bieżąco z tym, co wedowo. Kłeźdo platka je przegruno na dysk, je łepi suno, tak jak ktoś chciałby nalez na przykład dokos pod tytuła, to jest wpisywo do śnekrownika, do wysiłkiworci i wyskakiwo, że taci dokos, nie wiem, mój tata kupił kweza na 15 platkach, nie? I tyle mota w rozmaitych aranżacjach, w rozmaitych wykonaniach. Łekrum tego to wszystko jest skanowane, tak tej mamy cały łepisenk w oryginale, widzimy, ci są na przykład błędy w łepisenku platci, cały czas to zdarzają, choć są mamy już znormalizowany pisenk. No i widzimy, ile tych dokosów jest. Jeszcze pracujemy nad jedną rzeczą. Idealną by było, żeby pracownicy muzeum mogli się od razu recenzować, albo przynajmniej łemawiać te platci. No, do nich cios trafił sobie jeden taki teren po kasiepsku w łemowie o platci i to nas wszyscy w Pomeranii. Sedzę po mojej lewej stronie. Po polsku co zdarzy ciężciźle, ledze coś chcą pisać o kasiepsi muzyce, to przede wszystkim profesor Witosława Frankowskiego, ten na no je no pierwszy, później długie nicht. A po kasiepsku jest wcik małe piśmy o swojej literaturze, tu już pewna więcej o literaturze, ale o muzyce wcik mało. Tak tej zachęciwą w tym placu do tego, żeby jak najwięcej o kasiepskich rzeczach pisać po kasiepsku. Dziękuję bardzo. Teraz bym chciał przejść do trzeciego dzielu na jego spotkanie, bo tak w wielkim skrócenku jesteśmy rzekli o tym, co się dzieje w muzeum, jeżeli idzie o sprawy zrzeszone z wydawaniem książków a muzyki, ale tą chłopka to nie jest plus dyrektor muzeum w Wejrowie, to w ogóle nie da wymienić rozmaitych rzeczy, w jakie jest włączone, ale jesteś poetą kasiepskim, kompozytora, autora wiele śpiewów i z tego co wiem, to slednym dokazem jaki jest wydu, to jest taki zbierk tą chłopka sonetę. Pokazywam stacim wilka na łebkłytce. Po kaszepsku. No i od tego wilka może chcemy zacząć. Później sobie pójść na pocietę i pogadamy, skąd ten wilk na łebkłytce są wzął. Czy to jakieś są, tak jak Brzechwa pisał o zwierzętach, te sonety, czy skąd na łebkłytce to zwierzę? Nie, to jest ja co można powiedzieć z tym wilka kunsk utożsamiwą, ujawerniwą. Wilk to jest takie stworzenie, które no, potrafi zjeść w karnie, ale biwo, że idzie sum, to jest stworzenie przemyślne, które no, chodzi tak jak kłet podobno swoima stygnama, ale nie tak jak kłet, a nie cmuli, żeby mu dać jest, ale no sum sobie to jedzenie zdobiwo. I w całości na tym stegnie artystyczne, ci utwór, ci myślę, że do takiego wilka mnie no krodzy. No dobra, to no we środku, jak sam tytuł pokazywał, są sonety. To jakbyś może mógł krótko powiedzieć, wydolmaczyć nam prosto jakby, czym są te sonety w twoim wykonaniu, będą mi. I dlaczego sobie drango pisze, o tak? I czy to prawda? Bo nie jedne gadają, że to po prostu jedna z takich no, bardziej drangich formów, bo ona ma taki no, formalne wymagania rozmaite. To jest prawda, sonet to jest taki kweretkę, w jaki musi wlizć i płynąc rzeką słów,
ale z tego kuretka nie może welest, ani w jedna, ani w drugą stronę, ale no płynąc do Kuńca i tyś to kuretko mosło ja długłes, bo no, tu chcemy tyle przebociec, taki klasyczny sonet mo składał się z dwóch sztrówków po cztery wersy, później dwa razy po trzy, mo jedynosce albo no jedynosce albo trzynosce ślabizów w kłeźdy. No i też musi być układ rymów zachowany, no części ABAB, także tak na płe zmiana muszą rymować. To i to kuretko, albo ta uzda. A poece nie lubią uzdów. Nie lubią, jak się ma kozie coś robić. No lepiej, jak mają łódba, napiszą i żeby to nie musiał rymować. To tak zwane ta wiszta bioło. Ja sobie brzedza wisztą białą. Jak trzeba, to napisze, ale to taci, jakby człowiek beknął po dobrym jedzeniem, a w pisaniu... Jest opłatem nie podpisują, jakby co, bo jeśli poecy mnie tyle zjedzą. No ale taci... To są prywatne łódby, to wasza podpisać. Ja to tak odbieram, no, weboć. Pisza też taci wiszte bekuny, ale równak jednak jak i fuerma, to trzeba sobie pewna więcej robotę zadać, nie? I to temu to jest trudniejsze. Czasa faktycznie lepiej zapisze wiszte bez rymów, te wiszte bioły. Może lżi je łed dać to, co są mesle, bo mesle taci są. Mesle nie są taci uciosuny, jak u kogo uleca, nie? Nie ma meslów tacich, one idą w tacich kueretku, mesle tak chodzą, umie w całości tych meslów je jak łebcia z pioskłe wyburze na pustyni, na jacie Saharze. Nie myślisz sonetama, że wychodzi pierwszą mesla w czterech liniach, później w trzech i AB. Nie, moje mesle to je taci nudel w nitkach, mocno zagwaciony z rozmaitymi rzeczami, nie wiem tak odnościm. W każdym razu lzi. Lży je pisać wisztą białą, a sonet mówi się, że to je już... Sonet to dać potwierdzenie warsztatu, warkłewnie utwórczego, bo no, trzeba znać słowa, chcę wiedzieć, co chcę przekazać, ale tyś to w to kueretkę wsztopac, co nie jest prosty. Jest to zdobną sprawa, że lży by bały napisać to bez rymu, bez rytmu, ale to by nie był tyle sonet. Nie? I do tego mam specjalny zort tacich cykel, zresztą go znać bardzo dobrze, cykel wisztów Ładim ci słowa. I tam już się nie trzyma konieczno rymu, rytmu. To są taci ledimci. Ledimci, jak my wiemy, są rozmaite, jak sa wit trafi. No woźni się to, żeby chwycić to, co tam jest przed nama i żeby to zachować. Nie? I temu, i taci ja ci ledimk, taci je wiersz. A tu je bardziej postawił na ćwiczeni umiejętności, ty warkłewny, warsztatowy, a myślę, że tak wiele poetyka na tym nie straca, ale to już się jakby do odbiorców pytanie, na ile tam je poezja, na ile je warkłewnie. Chcemy prawie i ma to dać taką możliwość, tak? I jeżeli pozwolić, to bym chciał, żebyśmy przeczytali pera sonetów. No przedkaję, jeżeli nie musi nic procent, miałem wybrał taci sonet do spływyźna, tylko baro pływyźne, co w przytrywku Tomka Fopci nie aż tak letko zrobić, bo jeżeli ktoś nie wie, to Tomk Fopka napisał między innymi, ma taci mortualia, wiszty zrzeszone ze śmiercą i nawet tam rozumieją ten pisac letko i z usmicha. Ale nie wiedno, tak? Są też tacie chwile, że nawet Fopka pisze na pływyźno. No i widzę pewno tacich, ale mam wybrane taci sonet na śmierć psa. Kiedy umiera pies, tej płacze słońce. W sklepiach półzamkłych przeczepniwe niebłe, ze sztywniałą tepą ją niepłe rechy i na łebzurci podłórka nie widzę. Gnyt łestów w misce, a deszcz w nią napadł i dziecka puzę nie poliże wiący. A kto innym dze tak do psotów chętny? Zatch głos w gardzeli, wicy nie załaje. Drechun ścierszy, temuj niewierniejsi, łzą słoną łece płepiją w spłomięci. Wim, że sa musi rys ciedy sto skończyć. Ty saj łenick nie głeżysz, nie istysz, a jakoż cytery tam w niebie jebsym. Nie odpowiedysz mnie, milcisz i milcisz.
Wiele takich powieźnych sonetów w tych książkach, jakbyśmy to procentowo rzekli, no bo są też bardziej taci, bym rzekł, jeśli idzie o temat, osobliwie lżejsi i to też do nich przejdziemy. Jak to wezrze, jeżeli idzie o taką wśród sonetów myślę, że tak po połowie, to zależy jak to się interpretuje. Równak tak jak jest z Merku, to taka moja znanka, że ją, nawet przy poważnych tematach mergą mleka, dową leźność do takiego może mniej nabaczność, mniej powoźny głę, przeżycy tegłe, bo ktoś może inaczej przeżyć. Ja mam takie podejście do rzeczy, że jak to tam spiwał kon Montego Pythona, always look on the bright side of life, co są na kasie przy przekłodu, że jedno sa smi, nawet jak chce nie je do smichu. I tak też podchodzą w tym moim utwórstwie. Sonet jakby jak no forma też wymaga tego, żeby jednak też nawet spowoźniejsi. Także są jedne łeka mergą i tak na pół gambę są smichą. No i tu w tym przetrowku prawie to powoźne. Wiszcza, bo uważam, że pies na to zasługiwał, jak on taci stworzeni. Pewno noblesi człowiek, niby bez przetrowku, sam mówi, że to jest drech człowieka. Ich do wilkie tyś skarna psowatych. Temu uważam, że pies prosto zasługiwał na to, żeby go bardzo poważno potraktować. To nie jest zresztą, myślę, pierwszy taki dokos o psu. Pamiętam też w Bumbie pisu Stanisław Pestka. Także to nie nic odkrywczego, ale ja choć o sum psa nimu, bardzo to stworzenie achtniwą. Po prostu mało czasu, żeby sobie nim na poważno zająć, a wort piesy tego. Tu weszło, co słuchajcie, nie powiedział, bo jest pitów na czym sonet poligo. Jeszcze ważne jest to, żeby te dwie piersi czterowersowe, ten pierwszy dzyl, dwa razy po cztery wersy, miał taki charakter opisowy bardziej. A te dwa razy po trzy, żeby tam jakiś wsteczecy, przynajmniej zmiana jakoś nastroju nastąpia. I tu prawie w tym sonece, Darku jest był redaktora, także znoś dobrze te wiszcze i sum jesteś jakby w niechternym mnie wskozu do analizy posobnej. Tak tu je widzę, że te pierwsi są taci opisankowe bardziej, dwa razy po dwie sztrówki. A później faktycznie wejść do prosto, zwrócenie się do tego pieska. Tak tych sum też powoźny. Sum to, a w tysy sa zdorzy się mergą mleka, ale to nie, żeby się tam wysmiwać czy co, ale no taci mu podejście do rzeczy. No tak samo myślę. Później dostaniesz sum możliwe ta wybieru, a te robię w to, żeby z przeczytu może sum na maj, jeżeli możesz. I tak poprawdę, może do wybieru tobie dum, bo to ta ci, a i będą bardziej sportowne. Sonet wiary w stółci, albo sonet nadziei w trapach. Bo to myślę dość podobne, że muszę ci zachy przed sobą, ja ci czas, a bywają zdradlewy. Trapy pokazywają, wiecie, jest kondycji lepsze, aby gorszy, a stółci. A z tyłu ci rozmaice z nim bywa, jak se na nich sedy. Także jeden z tych dwóch, jakbyś mógł wybrać i przeczytać. No, tak jak mąż Łotemkę, to jest te dwa, tak naprawdę są trzy wiszcze, wiary, nodze i miłotę. Ich one zostały napisane na konkurs poetyczny w Kartuzach, Złote jaje. I tamto złote jaje prawie za te stuci do stu. Sonet wiary w stułci. Stułćko ma nie ma do wiary. Nie wierza ta cim, co cwiar dostywają na zemi. Belno niesadna, a ju wnetka lezią leby to taci, 100% zmetleni. Niby na noziskach szczerzech sa wspiry, no prosty sedzeście, ni tak wigudny, fele lene, co płet celeścia zmiry, bez to sedzeni zimci, to je trudny. Równak tej sy zatrafi, co le mało, stuk, co egzamin zdwigani w cik zdywy. Na nim dwa centnarowy sydześ cało. Wstajeś i z górę płyzyryś tam znowu, ze skrumny, drzewiany, mlecny, chłec myły, zasywy wiara w sedzeni na nowe.
Jak na ten dwacentnarowy i perznawiancy musiałem mieć wiara w stuci, bo inaczej to by co zle dla mnie skwincie. Ja się tak sobie bzyrów, czy może dobry stółkę jest to czytu, ale sedzimy na porządnych, myślę, że możemy mieć w niewiara. Ten w chydanim po trapach, to się bardzo ciekawe, to ją może ustawimy dla czytyńców, żeby choć z tyma czytyńcami bardzo lekko, bo co mam czyty przed tym zędzeniem, że nie za bardzo są do dostani te sonety. Ale dodrykujmy. To chcemy cierpliwie ждać. No ten w chydanim po trapach co czasa przyboczywą, jak te ci umańczone pod nią roboty próbuje po tych trapach gdzieś tam wlec i tak człowiek po prywdze sapie i tak dychy coraz głębiej z każdym trapem, tym trapem jak w chydy, to tak coraz wicy brakuje odpoczynku. Co trap to drap. Co trap to drap. I chrap. Bo człowiek je ap. I szlap. Dobra, nie będziemy dalej rymować. Ja bym prosił, żebyś teraz wybrał sumę. Ja ci sonet, ja ci bez suna ma zaprezentować coś. Co? To co przeżrza na ten? Tu by kłaśdy można by co spowiedzieć, ale wezna sonet ze zakebaba. Jak no Maroka się pści sonet. Często pisia wiszte i felietone tyś. Prawie dziś są do napisania jeden felieton, do pomeranie. Jak jem dzes w im. I cole małe biwo, że to są kebaby tyś. We Wejrowie mam taci jeden ulubiony. I rosjem przesiedł po robece, bo ciasło i tak, że po robece w muzeum, pewna ciasu, żeby zjeść i ty jada gdzieś dalej. Na próba chóru do Lezna, czy tak jak dziś otułe do Gdyni. I tyle im i tyś łebzyrom, co sadzeje w kół, bo to je dla taci go jak i opisajka, ważna sprawa, bo nie ma to jak po obzyrac, jak inne ledzy co zachowują, łeć im godają. My później, jak szukamy inspiracji w całości do felietonów, to jest bardzo woźny. I jem sedzu cieku na jedzeni, na tego kebaba i wzyro na to białka. A białka płaka. Napisuj sonet. Sonet ze za kebaba. Czemu się płacieś, białko od kebabów? Je to tak łed ropę, czy łed citrunę? Nie sygnie cezie rujan zapaduny? Może jem zamówieni był za słaby? Może dzeckłe wełera bruzda w sercu? Może co przykrygłe miał w radio ciety? Może sa niechcące kebaba łetrył? Czy za mało klientów w tym miesiącu? Wedeś mnie reszta, a det ci za złeniu. Wrócisz do siarech codniowych swych dzejań. Znowu kebaba swoją łzą łebłęś i przyjdzę inny z kamziotny mądrzela, może nie wzdychniesz, może sa usmiejesz, bo łen zamówi maxi hamburgera. Naprawdę samo to cię. Stary kaszepski słowo, nie? Kebab, maxi hamburger. Tradycyjną kaszepską kuchnię. Także myślę, że ta próbka tych sonetów to tak belno zachęcba do te, żeby je poczytać. Łeglowo w jedno zachęcywam do te, żeby czytać kaszepską poezję. Zdywym jest to, że to jest taki najlepszy albo jeden z lepszych zortów czy metlów na to, żeby kaszebizna poznawać przez piękną czy poezję, czy proza. I wertnak wes sonety Tomka Fupci też są wzec do poczytania. Mnie sobie bardzo widzę też ten format, to ci muszę powiedzieć, bo to ci na to wzec wcześniej, zes jak człowiek żdaje na bana, jak mnie sobie ostatnio trafiło 5,5 godziny na banowiście w Bydgoszczy, to może za mało by było na tak dużej żdani, ale co straciłbym, można wzec ze sobą i gdzieś tam poczytać i też pomyśleć nad jednymi słowami, bo to takie. Jak słuchamy, jak autor to ma czyta ten sonet za kebaba, to i tytel sona ma zdywyta ci peżna szportowny i gdzieś ten usmiech się pojawi. No ale równak też myśla i wiele taciłe no, placu do tego, żeby przemyśleć co nie jedne sprawy i też czasa może mieć taką wrażliwotę poetycką i też dostrzec, że może ta białka, co nam ma dzeń w dzeń kebaba, dzeń w dzeń może przesadzą, tydzeń w tydzeń kebaba przedywę, że też moja ci swoje iwry płacze, że może tyś
tej sej werby było, co jako zbelno porządno zachowywać usmiechnąc. Kupić maxi hamburgera. To do tego może nie chcemy zachęcać, bo te stółcie są coraz gorsze i mogą nie strzymać. Bardzo chcę podziękować tym wszystkim, co najsłychele, webzyrele. Dziękuję dyrektorowi Muzeum Kaszubsko-Pomorskiej Pismienizny i Muzyki Tomaszowi Fupce za to, że nam gadał o tym, jak muzeum dzieje, przede wszystkim co i jak wydywa, ale też, że jesteśmy mogli przeżyć pewne takich poetyckich chwil, poetyckich sztutów z chęcią do czytania. Dziękuję tym, co na jej webzyrają w internecie, a tych, co są z nami na żywo, zachęcam teraz do tego, żeby zadawać pytania. Myślę, że ostatnią kwopkę chętno na wszystko odpowie, będą mi spróbuje i myślę, że ten wieczór już może być dalej ciekawy. Dziękuję jeszcze raz tym, co w internetach, a waju proszę teraz o pytania.